Witajcie kochani. 13 kwietnia wysadziłam już moje gladiole, czyli mieczyki. Zapraszam do oglądania mojego filmu, zachęcam do subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku i dziękuję za lajki. Mieczyki miałam wysadzać co 10 dni, żeby kwitły ciągle, jednak tak wyszło, że wysadziłam je wszystkie naraz. I te, które nie wypuszczały jeszcze pędów, przykryłam taką warstwą ziemi, jakiej wysokości były bulwy, czy tam cebulki. Natomiast te, które wypuściły pędy, 2/3 pędów przysypałam ziemią, resztę wystawiłam ponad ziemię. Wydaje mi się, że to już jest ten moment, kiedy te mieczyki można wysadzać. Tym bardziej, że wiosna jest jakaś taka raczej zimna, no i po prostu ja jej już wysadziłam. Dzieci mieczyków wysadziłam w jednym konkretnym miejscu, dlatego że żeby ich nie wyplewić, ponieważ kosaćce mają podobnie kiełkują i nie chciałabym ich pomylić z kosaćcami. Jeżeli chodzi o tego mieczyka fioletowego, który jest taki pluszowy, zamszowy, taki śliczny, w zeszłym roku kwitł mi jeden. Zostawiłam sobie nasionka i te nasionka wysiałam. Pierwszy raz będę próbowała uprawiać mieczyka z nasion. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast bulwka tego mieczyka była tak maleńka, że w tym roku wsadziłam ją do doniczki, po prostu żeby mieć ją pod szczególną opieką. Nasionko mieczyka w powiększeniu wygląda tak, w środku jest taka kulka, czyli w tym opakowaniu jest to nasionko. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Także moi drodzy, w wielkim skrócie tak to wygląda. Mieczyki wysadzone 13 kwietnia. Jeżeli macie, uważam, że można je już wysadzać. Dziękuję moi drodzy za oglądanie tego króciutkiego filmu. I tradycyjnie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I dziękuję za uwagę i dużo zdrowia życzę. Do następnego.